Fantastycznie. No, nie zapominajmy o tym, że wciąż to jest postać fikcyjna, Marta Żmuda-Trzebiatowska, która po prostu nazywa się tak jak ja. Jej problemy są troszkę mi bliskie, ale też i odległe. Jeśli chodzi o jej dylematy, kariera, dom, no to powiedzmy, że tutaj na tym polu jesteśmy blisko. Na tyle jest fantastycznie, że mogę w tej roli po prostu przemyścić parę, że tak powiem, takich zabawnych własnych historii i trochę się z siebie też pośmiać. Mi się wydaje, że to jest fajne, że możemy gdzieś puścić oko do widza i pokazać, że mamy dużo dystansu do siebie.